Do wypadku doszło w miejscowości Studnica. 25-letni mężczyzna stracił panowanie nad autem, wjechał do rowu i dachował. W pierwszej chwili tutaj przyjechała jednostka z Chojnowa, która wyciągała z uszkodzonego pojazdu, który dachował, dwie osoby na zewnątrz. Myśmy dojechali z JRG 1 Legnica. Pomogliśmy przy wyciągnięciu tych osób na zewnątrz. Później te osoby poszkodowane zostały przekazane dla zespołu ratownictwa medycznego. Policjanci ustalili, że 25-letni mężczyzna kierując samochodem marki Audi jechał najprawdopodobniej za szybko. Kierujący pojazdem marki Audi A3 nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, następnie wjechał do rowu, gdzie dachował. W wyniku tego zdarzenia pasażerka pojazdu została przetransportowana do szpitala. Kierowca był trzeźwy. W trakcie kontroli okazało się, że posiada on również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Za spowodowanie wypadku drogowego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli następstwem wypadku samochodowego jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.